Wśród konserwatorów i osób, którym warszawskie zabytki są bliskie sercu, utarło się powiedzenie, że bieda jest najlepszym konserwatorem. Brak środków finansowych na remonty i rozmaite plany niedoszłych rozbiórek szczęśliwie doprowadziły do zachowania zabytków w swojej autentycznej formie. Obecnie największym wyzwaniem jest edukacja związana ze współodpowiedzialnością społeczeństwa za opiekę nad zabytkiem, jego umiejętne wykorzystanie i przekazanie go w jak najlepszym stanie kolejnym pokoleniom. Jako pracę domową proponuję stworzenie pomysłu na adaptację jednego z wybranych lokalnych zabytków. Może być to obiekt opuszczony lub mający już jakieś funkcje. Alternatywnym pomysłem jest rekonesans w najbliższych okolicach w celu zwrócenia uwagi, czy jakiś zabytek nie wymaga podjęcia działań. Jeżeli tak, zgłoszenia tego do odpowiednich organów konserwatorskich lub na numer 19 115.